Jeszcze tak na szybko, to będzie w zasadzie, mogłoby to być, co właśnie użyłam, ale ja tego nie zamieszczę od razu, bo to pewnie trochę potrwa, bo nagrywam aparatem. Także nazwę to po hiszpańsku. Tutaj powiedzmy, ten tytuł będzie miał dwa dna. Z jednej strony to będą marki hiszpańskie perfum, takie mieszanka, połączenie trzech zapachów. Każdy z nich jest marki hiszpańskiej, więc to jest raz. Ale dwa, to jest stworzenie klimatu hiszpańskiego, tak wokół siebie taką aurę, ale takiego klimatu hiszpańskiego wpasowującego się super na upały. Więc już można podejrzeć, że to będą jakieś klimaty cytrusy, kwiatu pomarańczy i tak dalej. I co w użyciu? W zasadzie dwie mało znane marki, bo jest jedna ogólnodostępna i znana. Tylko gdzie ja to dałam? Tak, przyjechałam się przed chwilą i jestem ślepa, nie widzę, gdzie mam ten flakon. A, już widzę. Flor de Naranjo, Angel Schlesser. Tak, trochę nie ogarniam, jak mam to aparatem, bo trzymam jedną ręką. Przybliżyłabym, ale no. To jest kwiat pomarańczy i kiedyś ten zapach wydawał mi się takim bardziej świeżym, bardziej cytrusowym. On nadal jest świeży, ale to jest faktycznie taki kwiat pomarańczy, taki w wydaniu trochę lekko, można by powiedzieć, mydlanym, ale takim jednocześnie rześko świeżym. Fajny zapach, ale właśnie, żeby nie było tak zbyt mydlanie, żeby to przełamać, to wzięłam sobie Dolfo Dominguez Asa Ar. To już jest więcej takiej soczystości, według pomarańczy, ale takich różnych cytrusów. Teraz jak go użyłam, mam wrażenie, że taka lekko nuta męska pobrzmiewa, ale to jest taki niuans, taki moment. Ogólnie ten zapach jest taki typowo jednak w stronę damską, nawet nie uniseksowej. To jest taki hesperydowiec. Fajnie wygląda flakon. Taki tłuczony. Mam takie właśnie tłuczenia, literę out, Asar. Adolfo możesz. Asar to też po hiszpańsku kwiat pomarańczy, w sumie jak Flor de Naranjo. Oraz, będzie się to chyba odłożę w inne miejsce, bo jedną ręką to średnio wszystko ogarniam. I trzeci zapach, to jest już ta marka dostępna w Douglasie, Balenciaga, Rosa Botanica. Róża z figą, taka właśnie rzeźkość, chłód. I to fajnie się komponuje z tymi cytrusowościami, przełamuje tą taką, można powiedzieć, jednoliniowość. Nadaje takiej właśnie trochę przestrzenności, trochę czegoś innego, przełamania i tak to wygląda. Na czym polega to połączenie? To po prostu użycie jednego zapachu w jednym miejscu, akcenty innego w innych miejscach na ciele. To nie chodzi o to, żeby psikać w jedno miejsce oczywiście, bo te zapachy się będą mieszać. I takie połączenie, w sensie takie zmieszanie nie zawsze jest mile widziane. Nie zawsze to wszystko super wychodzi. I to tyle. Tak patrzę. Może już robię może jakieś takie niuanse, zrobię z zapowiedzi. Wydaje mi się, że nagram filmik o Poison Diora, ale w takim sensie jako taki zapach z duszą, bo to jest taki zapach, który ma niesamowity klimat duszy właśnie. Tak się zastanawiam, co jeszcze. Powinnam zrobić, bo chyba nie robiłam o nucie kwiatu pomarańczy, więc trochę tych zapachów będzie, na przykład z takich mniej znanych, to taki pokażę mniej znane. Solinoc, Oranger. W sumie z takich mniej znanych i mniej oczywistych wydań kwiat pomarańczy, bo ani nie rzeźko, ani nie mydlanie, tylko tak orientalnie, bardzo tak złociście, żywicznie, tak właśnie płynnie. Odurzająco, narkotycznie, to właśnie tutaj mamy zapach również hiszpańskiej marki Loewe. Serdecznie chyba cześć Loewe. El Cielo sobre la Plaza de Oriente. To jest ten zapach z butikowej kolekcji. A propos przeglądu El Herbolario, to na pewno się pojawi w nim również zapach, który aktualnie mam w postaci flakonu. W sumie jako jeden z dwóch, bo tu mamy drugi. Arancia, to właśnie jeszcze mam Dolce Lizir, ale to też nie takie klimaty na teraz. Tak. I to chyba tyle. W ogóle planuję zrobić filmik takie nie dzisiejsze zapachy. To niekoniecznie. Trochę to będą nuty retro, to też trochę będą takie nieoczywiste zapachy, takie właśnie wyrwane z aktualnych czasów, z aktualnych trendów.
I właśnie tam też się na pewno pojawi trucizna Diora, ale tam też się pojawi przepiękny, owocowy szyb marki Saint Laurent, czyli dawny szampan, później zmieniony na Ivres. Spróbuję wyostrzyć nazwę. Ivres. I to tak wygląda. I to chyba tyle, co chciałam zrobić z zapowiedzi, już mi ręka odpada. Także do usłyszenia.